HTC U12 Plus ma prawo stać się najbardziej niedocenianym smartfonem tego roku. Czy tak będzie? Smartfonowe życie HTC odbywa się od premiery flagowca do premiery flagowca. Nie da się ukryć, że smartfony HTC są coraz dalej tam za konkurencją. Natomiast potrafią zrobić fajne urządzenie, czego przykładem jest właśnie U12 Plus, którego właśnie dzisiaj testuję. HTC powinno dodawać do swoich smartfonów coraz to lepsze certyfikaty wodoodporności, bo tajwański producent coraz bardziej tonie i jeszcze chwila, a zapozna się z dnem smartfonowego rynku. Nie są to moje wymysły, a jedynie zdolność czytania wyników finansowych. Jaki to ma wpływ na smartfony i czy w ogóle? HTC może i nie jest super błyskotliwe pod względem wzornictwa, ale szanuję ich za to, że potrafią przeciwstawić się trendom i zrobić coś innego niż notch oraz pionowo ustawione aparaty na tylnej obudowie. Z obu stron mamy szkło na froncie Gorilla Glass 3, z tyłu niestety oficjalnie nie wiadomo. Za to na tył dostajemy w zestawie bardzo fajne plastikowe plecki, które chronią większość panelu. Większość, bo jest duża wycinka na obiektyw i skaner odcisków palców. Do jego pracy nie mam zastrzeżeń, jest szybki, reaguje w moment i chyba tak po smartfonowemu po prostu lubi nasze odciski. Zupełnie identycznie jak co szklana obudowa. Łapie ona zabrudzenia w niesamowitym tempie. Oczywiście podatność na zabrudzenia i widoczność tego typu rzeczy uzależniona jest od wersji. Mi trafiła się do testów ciemna, taka prawie grafitowa. Najbardziej podoba mi się czerwona, która przechodzi pod różnymi kątami odcieniami ognia. Jest też opcja dla geeków z widocznymi podzespołami. Fajny efekt, ale raczej nie wszystko to przezroczystość, a część to po prostu smartfonowy Picasso. Tym, o czym HTC mówi najwięcej, to są oczywiście ramki. No wiadomo, że inteligentny, jak to w dzisiejszych czasach już jest. Poczekamy jeszcze rok, a inteligencja zawida i pewne do sedesów, które będą liczyły, no aż boję się pomyśleć co. Wracając do rzeczy, EdgeSense 2 to poprawiona technologia ściskania ramek. Wykorzystywać ją można teraz w dowolnej aplikacji poprzez zbudowany kreator poleceń. Mamy kilka predefiniowanych poleceń, takich jak stuknięcie dwa razy w ramkę do wywołania mniejszego ekranu, przytrzymanie ściśniętych ramek, żeby włączyć aparat. Jak się pewnie domyślacie, nie działa to tak jak powinno. Telefon raz wychwytuje nacisk, gdzie moja siła jest porównywalna do głaskania mojego słodkiego kotka. A w sytuacjach, gdy ściska mocno telefon, bywa, że reakcji brak. Suma summarum, nie przekonałem się do tej technologii, mimo że ma jeden fajny atut. Smartfon nie obraca ekranu, jeżeli telefon trzymamy w dłoni, nawet leżąc na boku. Urządzenie wykrywa, że go używamy i to jest spoko. Cała reszta, pomimo ukłonów za wymyślenie czegoś nowego, niestety nadaje się tylko na broszurki reklamowe. Jeżeli macie inne zdanie albo mnie popieracie, dajcie znać w komentarzu. Zobaczymy, jakie są wasze opinie na ten temat. EdgeSense możemy wyłączyć, ale niestety nie zrezygnujemy z nowych przycisków regulacji głośności oraz nowego włącznika. Jedną z dziwnych nowości w HTC U12 Plus są elektroniczne przyciski regulacji głośności, które informują nas o zmianie stanu głośności za pomocą wibracji. Nie jest to skok, który znamy ze smartfonów, a po prostu wibracja systemu. Zazwyczaj w takim momencie można skończyć temat, o ile jest to dobrze wykonane. W U12 Plus z tego normalnie korzystać się nie da. Popatrzcie na coś takiego. Chcemy szybko podgłośnić na maksa głośność w telefonie. Przyciskamy. Teraz akurat się udało. To jest zazwyczaj taki moment, gdzie w trakcie testu wszystko się udaje. Natomiast skokowo próbując zmniejszyć, ja cały czas naciskam w to miejsce i możecie obserwować, jak postępuje zmiana głośności w systemie. Trzeba za każdym razem odciągać palca do obudowy i wtedy telefon reaguje na nasze polecenie. W innym wypadku, o, kolejny raz. Nie działa to normalnie tak, jak powinno to działać i w trakcie codziennego użytkowania jest to strasznie irytujące. Ale tutaj jest ciekawostka. Zazwyczaj, jeżeli korzystamy w etui z tego telefonu, nie wiem, w jaki sposób telefon inaczej reaguje na nasze polecenia, ale ta płynność jest zupełnie inna, lepsza. Teraz zobaczycie, co będzie się działo, jeżeli zdejmę etui. Może to działa na zasadzie takiej, że po prostu naciskamy mniej na krawędzie bocznej, telefon po prostu głupieje w mniejszym stopniu. Odkładamy etui. I obserwujcie teraz, co się dzieje. Naciskam, zero absolutnie jakiejkolwiek reakcji na przycisk. U góry dokładnie to samo. Sprawdzam kilka razy z etui i bez etui, jak działa ta technologia i muszę wam naprawdę przyznać, że w przypadku etui, które zostają w zestawie, dużo łatwiej się z tego korzysta. A jeżeli po prostu z niego zrezygnujecie, to możecie się naprawdę mordować czasami bardzo, bardzo mocno, a i tak nie zmienicie regulacji głośności. Teraz telefon odobraził się na nas i możemy z tego skorzystać. Tak czy inaczej,
Na szczęście to na tyle tych innowacji według HTC. Teraz coś bardziej przyziemnego, a więc ekran. Kobuła spora, była 6 cali, ale standardy zachowane, bo rozdzielczość 2880 pikseli na 1440 gwarantuje świetną szczegółowość. Ekran zajmuje 80% frontowego panelu, co jest wynikiem bardzo dobrym. Jest wsparcie HDR10, o którym już teraz praktycznie się nie mówi. Technologia ekranu to Super LCD 6. Do tej pory chwaliłem ekrany we flagowcach HTC i tym razem nie będzie inaczej, ale przyjdzie mi przełknąć jeden gruby plaster cholernie kwaśnej cytryny o nazwie biel. Porównując do innych urządzeń, HTC U12 Plus ma żółtą biel. Ta barwa zwyczajnie bywa mocnym punktem Super LCD, ale tym razem stało się inaczej. Na pochwałę szerokie ustawienia preferencje kolorów jest okno z ustawieniami sRGB oraz DCI-P3. Fajnie, że można naprawdę pod siebie przystosować kolorystykę. Właśnie zrobiłem screena, żeby mieć informację o czasie pracy smartfona na ekranie. Swoją drogą ten proces jest okropnie utrudniony jak jakiekolwiek czynności w dawnym Symbianie. Spoglądając na screeny, które wykonywałem podczas testów, średni czas pracy ekranu na jednym ładowaniu wynosił 4 godziny. Jest to wynik średni, który pozwala mi jedynie dotrwać do końca dnia. Pojemność akumulatora to 3,5 tysiąca mAh ze wsparciem Quick Charge 3.0, ale za to nie ma ładowania indukcyjnego, na co wskazywałby malunek na obudowie w wersji dla geeków. Telefon od 0 do 100% ładujemy w niecałe 2 godziny. HTC niczym Sony zawsze dba o to, aby wydajność ich flagowców była możliwie najwyższa. Z tego względu dziwić nie może obecność 8-rdzeniowego Snapdragona 845 o maksymalnym taktowaniu aż 2,8 GHz. Na rynku występuje jedna wersja pamięci RAM 6 GB. Responsywność systemu pod względem wielozadaniowości nie zawodzi. Aplikacje trzymane są w pamięci długo. Nieczęsto obserwujemy na nowo włączające się aplikacje. Interesuje Was na pewno, ile mamy gigabajtów na zdjęcia słodkich kotków, chomiczków czy innych pociesznych zwierzaków, co dzisiaj się uparł na te koty. Wersje są dwie, 64 GB i 128, oczywiście z możliwością rozszerzenia jej o kartę SD. Pamięć jest w takim razie wystarczająca, tak samo jak wydajność do komfortowej pracy z tym telefonem. Kilka słów o komunikacji w tym smartfonie. Mamy Bluetooth 5.0, mamy Wi-Fi w technologii AC. Wi-Fi pracuje na częstotliwości 5 GHz i jest wsparcie multi-user MIMO. To jest taka technologia, która pozwala na przyspieszenie pobierania danych. Jest również NFC do płatności mobilnych, technologia czasami zapominana przez producentów, ale oczywiście we flagowcach musi się znajdować. Do tego mamy bardzo fajny głośnik rozmów. Jeżeli chodzi o jakość rozmów, o to jak telefon reagował z zasięgiem, jak pracował w sieciach LTE, na to nie miałem żadnych zastrzeżeń. Telefon jest bardzo szybki, bardzo ładnie reprodukuje głos rozmówcy. Jeżeli chodzi o te dodania audio w trakcie rozmów, naprawdę nie mam się do czego doczepić. Tak samo jak do pracy internetu w tym smartfonie, niezależnie czy pracujemy na sieci Wi-Fi, czy też na sieci LTE. Zaskoczeniem nie jest system kontrolujący HTC U12 Plus. Mowa o Androidzie 8.0, który dodatkowo jest upiększony nakładką HTC Sense. Warto w tym momencie dodać, że jest już zapowiedziana aktualizacja do Androida P. Wiele dodatków od HTC nie mamy, jest boczny panel BlinkFeed, który gromadzi nowości na przykładzie social mediów. W U12 Plus są również dostępne gesty, jest ich naprawdę sporo. Są to gesty wykonywane na ekranie blokady, które znane są z poprzedniej generacji smartfonów HTC. Możecie również wyedytować ikony na pasku komunikacyjnym tak samo jak na belce nawigacyjnej. Nie zabrakło rozpoznawania twarzy. Technologia działa szybko, bardzo sprawnie nad pod większymi kątami. Oczywiście nad bezpieczeństwem można się zastanawiać, ale jeżeli ta forma blokady Was satysfakcjonuje, to jest jak najbardziej do Waszej dyspozycji. Pod względem szybkości HTC odrobiło pracę domową i serwuje swoim klientom jeden z najszybszych smartfonów obecnie dostępnych na rynku. Kulturalnie krótkie animacje nie zanieczyszczają systemu, interfejs nie laguje, a każda czynność wykonywana jest od razu. Nie widzę w tym zasług trenera personalnego Mateusza Grzesiaka, który jest polską twarzą HTC. Wybór co najmniej dziwny. Jeszcze bardziej nietypowy jest brak przejściówki na jack 3,5 mm w zestawie z telefonem. W szufladach mam ich na pęczki, także myślałem sobie spoko, nie ma tragedii. Problem pojawia się jednak w momencie ich podłączenia do smartfona, bo telefon informuje nas, że podpięte słuchawki, no sorry, ale nie są kompatybilne. Suma summarum, nie byłem w stanie podłączyć żadnych innych słuchawek niż te z końcówką USB-C. W zestawie otrzymujemy słuchawki z aktywną redukcją szumów i one robią wrażenie, szczególnie podczas słuchania muzyki w komunikacji miejskiej. U12 Plus radzi sobie na głośnikach multimedialnych, mamy dwa krzyki nazywane technologią o super krótkiej nazwie HTC Boom Sound Hi-Fi Edition. Głośnik jest donośny, bardzo wyraźny na niskich i średnich głośnościach. Przy Maxie już pojawiają się pewne zgrzyty i nie wszystkie tony są atrakcyjne dla naszych uszu. Na minus niestety brak szerokiego equalizera.
Nie powiem, interesujące się również zrobiło w kwestii aparatów. W specyfikacji od HTC można wyczytać, że główna tylna matryca jest szerokokątna o rozdzielczości 12 megapikseli. Producent jednak nie podaje ogniskowej obiektywu, więc przymiotnik szerokokątny działa na zasadzie wyrażenia. Świetnie wyposażona i w stanie gotowości w kontekście naszej armii. Szerokiego kąta tu trudno szukać, jasność obiektywu 1.75 również na łopatki nie rozkłada, ale za to technologia Ultra Pixel 4 daje nadzieję na lepsze jutro. W pakiecie z dumnie brzmiącą technologią znalazł się dwukrotny zoom optyczny, z którego korzystanie jest dziwne. Mamy do tego suwak, ale żeby trafić idealnie w przedziałkę 1.85-2.0, w której optyczny zoom pracuje, jest niezwykle trudno. Jest to po prostu niewygodne. Kolejna fanaberia aparatu to brak włączonej autoekspozycji podczas wybierania punktu ostrości. Na szczęście można to zmienić w ustawieniach. Podoba mi się, że telefon wykonuje jednocześnie dwa zdjęcia, jedno normalne, drugie w RAW-ie. Jest bardzo sprawnie działający tryb ręczny z czasem naświetlania do 32 sekund, ale osobiście nie uważam, żeby motyw graficzny był dla użytkownika przystępny i atrakcyjny, mowa oczywiście o aplikacji aparatu. W tej części testu jednak dużo bardziej liczą się zdjęcia i teraz właśnie o nich. Jeżeli przyczaicie się, to zrobicie ładne zdjęcia tak jak tego sierściucha. Na pewno jest to smartfonowa czołówka, a dzięki technologii HDR Boost 2 zdjęcia wyglądają serio dobrze. W tej technologii chodzi o to, że fotki są składane z wielu innych zdjęć. Za dnia w dobrych warunkach trudno naprawdę do czegokolwiek się doczepić, jest ostro, szczegółowo. Smartfon w sumie zapomina o takim słowie jak szumy i śmiem wtedy aż zastanawiać się, czemu HTC dalej jest statystą na rynku mobilnym. Potem przypominam sobie, ile wypuszczałem smartfonów w trakcie roku i za jaką kasę, dlatego wszystko staje się jasne, więc na spokojnie mogę już wrócić do zdjęć. Ogólnie muszę przyznać, że zoom 10-krotny w tym smartfonie zaskakująco dobrze działa. Rezultatem takiego fotografowania nie jest wysyp pikseli z chaotycznością pokroju bitwy pod Grunwaldem pędzla Matejki, ale też do P20 Pro od Huawei'a daleka droga. Zdjęcia nocne dają radę, choć w dużym stopniu zależne są od tego, w jakich warunkach i co fotografujemy. Selfie, czyli zmora albo dar obecnych czasów. Mamy dwa aparaty na froncie. W utopijnym świecie według HTC dwa obiektywy o rozdzielczości 8 megapikseli przy kącie widzenia 84 stopnie niszczą konkurencję. Zdjęcia z frontowej kamerki można ocenić pozytywnie jak na swoją klasę cenową, ale zdecydowanie nie jest to top of the top. Na zdjęciach pojawiają się bardziej widoczne szumy, co jest chyba moim zdaniem największym zastrzeżeniem. Jak już ta czystość zdjęcia zejdzie na drugi plan, to wyróżnić i pochwalić muszę wygładzanie twarzy, bardzo subtelne, plus oczywiście oddanie kolorów. Nie ma wściekłego kontrastu, to ogólne wrażenie jest na tyle dobre, żeby zadowolić większość użytkowników. HTC bardzo mocno podkreśla filmowość tego smartfona. Po pierwsze możemy nagrywać w 4K przy 60 klatkach na sekundę. Nie jest to popularne rozwiązanie, nie jest to popularne połączenie dwóch bardzo ważnych filmowych aspektów. W HTC U12 Plus otrzymujemy 60 klatek przy 4K, także tu już na samym początku plus. No i oczywiście jest szereg możliwości, jeżeli chodzi o nagrywanie dźwięku tym smartfonem. Mamy mikrofony kierunkowe na obudowie, tak żeby telefon mógł zbierać dźwięk dookoła siebie. Pierwsza funkcja, która jest mega ciekawa, to jest zoomowanie dźwięku. Wystarczy wejść w aplikację aparatu, przyłączyć się na wideo, co właśnie zaraz uczynię. I na górnej belce mamy taki mikrofon, który właśnie klikamy i możemy wybrać jeden z trzech trybów, który nas interesuje do nagrywania dźwięku. Pierwszy to jest dźwięk wysokiej rozdzielczości bez kompresji, także będziemy mieli naprawdę bardzo czysty dźwięk nagrań. Sprawdzałem to, jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. W sumie zróbmy taki teścik. Właśnie teraz oglądacie materiał z HTC U12 Plus, gdy nagrywam dźwięk w trybie Hi-Res. Możecie teraz go porównać z innym trybem, na który się właśnie przełączam. Drugi w kolejce to jest dźwięk 3D, także będę obracał smartfon i mam nadzieję, że nie poczujecie zmiany miejsca dźwięku, z którego właśnie nagrywam. Dobra, teraz nagrywam dźwięk 3D, będę obracał telefon, będę do was mówił, teraz podziwiacie mój sufit, nie wiem czy jest ładny. No i teraz trzeci tryb, czyli zoomowanie. HTC ładnie to nazywa sonicznym zoomem. Polega to na tym, że przy przybliżaniu płynnym, aczkolwiek to płynne przybliżanie wcale nie jest takie płynne jak HTC podaje, telefon również zoomuje dźwięk, jakkolwiek by to nie brzmiało. A więc przybliżając, telefon skupia się na tym dźwięku, co jest w oddali, tak żeby był on jak najbardziej przejrzysty dla nas i zrozumiały. Mówić, mam nadzieję, że się przybliża. Teraz będzie ten dźwięk bardziej intonowany. I w tym momencie również jestem ciekawy waszej opinii, co wy sądzicie o tej technologii, dajcie znać w komentarzach, a tymczasem czas na podsumowanie. Podsumowując, oprócz irytujących przycisków regulacji głośności, jest to naprawdę bardzo udany smartfon, któremu trudno cokolwiek złego zarzucić. Oczywiście cena oraz średnie marketingowe wsparcie nie spowodują, że HTC U12 Plus stanie się wybitnym smartfonem oraz wszyscy będą się rzucali na niego jak po nowe świeżaki do Biedronki. Nic takiego nie będzie miało miejsca, natomiast ja spokojnie mogę wam to urządzenie polecić, jeżeli szukacie szybkiego urządzenia z dobrym aparatem, z fajnymi multimediami oraz bez notcha, bo przypominam, że HTC ma swoją wizję na smartfony, nie wpychają tego, co wszyscy na siłę
Także tutaj mam okejkę dla tajwańskiego producenta. To tyle z mojej strony, zapraszam Was na moje social media, Facebook, Instagram, Snapchat, wszystko jest w opisie dla Was. Zobaczcie w karty, co dla Was przygotowałem i zachęcam Was, abyście zostawili subskrypcję, korzystając z tego, że nagrywam, mam nadzieję, że coraz więcej, także będzie więcej produkcji na kanale. Ja się żegnam z Wami i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!